Nie byliśmy niestety bezpośrednio na konferencji, na której prezentowano LG V30, ale jesteśmy już na stoisku i możemy obejrzeć ten telefon w pełnej krasie, wziąć go do ręki i pokazać Wam. Rzucimy najpierw może okiem szybko na specyfikację, chociaż tę znajdziecie oczywiście już na MGSM-ie od momentu premiery, także odsyłam Was na mgsm.pl. Natomiast my zbliżmy się i obejrzmy telefon. Muszę przyznać, że ekran robi naprawdę duże wrażenie. Trochę przypomina mi flagową G6, ale no, pewne różnice oczywiście są. Ekran nabrał okrągłości. Moim zdaniem no, telefon jest zdecydowanie efektowniejszy od G6. Ekran sprawia wrażenie dość jasnego, o dość szerokich kątach widoczności. Kolory... Kamera chyba tego w pełni nie jest w stanie przekazać, ale kolory moim zdaniem są dosyć intensywne. Zerknijmy. Tak, jasność jest na maksimum, więc teraz oglądamy maksymalny poziom jasności. To jest poziom minimalny. Także ekran myślę, że o całkiem dobrych parametrach. Telefon smukły. No w sumie dobrze się go trzyma w dłoni, aczkolwiek klawisz włącznika na tylnej ściance zintegrowany z czytnikiem papilarnym. No, będzie wymagał trochę przyzwyczajenia, bo ja, jak zauważyliście, już pewnie odruchowo szukałem włącznika gdzieś na bokach. No, nie jestem przyzwyczajony do tego rozwiązania i to pewnie dlatego. Ja tutaj oglądam w tej chwili fioletowo-różową wersję kolorystyczną. Ona na pewno ma jakąś swoją nazwę, której w tej chwili nie pamiętam. Ale rzecz jest dosyć ładna. Zwraca uwagę logo Bang & Olufsen na pleckach. No, to już wiadomo, tak? O dźwięku już żeśmy sporo czytali, także... wiadomo, tutaj znowu odsyłam do MGSM-a po szczegóły. Oprawa aparatu delikatnie wystaje, ale naprawdę minimalnie. Aparat oczywiście podwójny. Plecki bardzo fajnie wyglądają. I powiem Wam szczerze, stosunkowo słabo zbierają ślady palców, czyli telefon nie brudzi się zanadto. Być może tutaj zastosowano jakąś oleofobową powłokę, bo pomimo tego, że jest to egzemplarz wystawowy na targach, który już podejrzewam przez dziesiątki rąk przeszedł, wszystko wygląda całkiem jeszcze nieźle. No zobaczymy, jak będzie z odpornością na zarysowania, bo tutaj może być już różnie. Fajna metalowa ramka. Jak widzicie, głośnik pojedynczy na dole. Ale jest na szczęście mini jack. Dodatkowy mikrofon u góry. Klawisze głośności w standardowym miejscu. Na lewym boku, nieco wyżej, nieco w górnej części telefonu. No, urządzenie? Nie powiem, całkiem ładne. No, jeśli dodamy do tego jeszcze jego parametry, no to powiem Wam, że rzeczywiście LG pokazało flagowca.